Jezu, jak jestem brzydki. Przepraszam, to ja was prześladowca. Tym razem nadaję z centrali zarządzania satanistycznego. I chciałem wam pokazać teraz temat, temat, moi mili, o oszustach, o których mówiłem już kiedyś. A coś się mi tu nie łączy. Oszustach z Mobile D, którym dajecie się ruchać w otwór. O tym już mówiłem, jak kiedyś byłem już na poczcie banku właściwie ze szmalem z Western Union. Przestrzegałem, ale przestrzegać nigdy nie za wiele. Mam nadzieję, że wielu z was jeszcze uratuje przed płaceniem zaliczki debilowi, hamowi, cwaniakowi, oszustowi. Być może jest to Polak, znany biznesmen, kręcący wały. Otóż dostałem od mojego widza na maile, jak się tam gdzieś skolegowaliśmy, wysłał mi korespondencję z września tego roku z oszustem sympatycznym. Zaraz wam to pokażę, sobie wkleiłem, bo jest język angielski tłumaczony na język obcy, hiszpańsko-niemiecko-irlandzki, gdzie szanowny pan oczywiście dyma w rurę, ale jest właścicielem prawowitym. Stop! Patrzcie. Wiadomo, że gościu jest sprzedawcą i tak dalej, ma piękną 500-kę Mercedesa CLA. Proszę ja was, i co? Co następuje? Bardzo się cieszę, że kolega się zainteresował, że jest pełny serwis, wszystko jest nowiutkie, wnętrze jest jak nowe, fabryka pełna, totalnie zajebiście. Przy czym giełdowa cena wynosi 12 tysięcy euro, a on się chce skurwiel pozbyć za 7500. No, kto by nie łyknął? Panowie. Nazwisko może jakiekolwiek być. Zajebany jest robotą, się okazuje. Mieszka w Scotland. I tam chciałby ten samochód oczywiście przekazać, bo auto jest w Niemczech w garażu, on oczywiście w Scotland. Wiadomo, chciałby to firmą taką specjalną, powierniczą i tak dalej przekazać kurierem specjalnym, niedrogo. Parę złotych zaliczki tylko musisz dać i on to wszystko załatwi. Pomoże, ale jakże, miły facet po prostu, miły facet. Tu jest kolejna sytuacja, gdzie kolega już się zorientował, że jest ruchany w otwór, chociaż się jeszcze nie wypiął. No, załatwił temu za 500 euro jakieś z tą firmą Shipcom Corporate Incorporation przesyłkową tematy, płacił 500 euro zaliczki za dostarczenie samochodu do Polski i uważa, że jest to bardzo uczciwa cena dla obu stron i poważa tutaj z poważaniem i tak dalej, to z niemieckiego na hiszpańskojęzyczny, żartuję, to jest po polsku. Tu masz poprawnie w miarę przetłumaczył, kolega prosi, żeby wysłać na adres jego domowy, tam wykrzyżykowałem trochę, po co macie mu te samochody wysyłać swoje. A co on jest, kurwa, Rydzyk, że przyjmuje od bezdomnych? Dziękuję. 7500 euro oczywiście, prosi, żeby był zestaw kluczy, dokumentów i umowę kupna-sprzedaży. Nie tam, że uturkę na kolanie, jak Zaremski załatwia. I kolega już troszkę się zdenerwował, bo tamten jakby cały czas ciemnia kręci i lawiruje, że zapłaci szmalec całej firmie kurierskiej, która dostarczy. A Romex wciąż swoje, że jest auto zarejestrowane w Niemczech, że nadal jego lokalizacja, czyli Tyra w Belfaście w Irlandii Północnej, jest irlandzkim bojownikiem o wolność i demokrację na pewno. Ale ta firma szybko zajmie się dostawą pod sam dom, jeszcze podobno mają zrobić polerkę na podjeździe u wspomnianego sprzedawcy, kupującego, przepraszam. Polerkę pierdolną własną pastą polerską i własnym sprzętem. Tacy są uprzejmi i to wszystko w cenie 7500 euro, przy czym średnia cena 12 koła wzwyż. Za taką 500-kę. No tak, musimy mieć oczywiście pełne dane, żeby do faktury mieć numer śledzenia przesyłki. Wszystko będzie git! Ty się jarasz, jeżeli jesteś nieświadomy tematu. Jarasz się jak szczerbaty, widząc suchary w mleku zamoczone. Bo i tutaj pieniądze i tak dalej, że się zgodzisz. A, kurwa, przepraszam, nowość. Możesz oddać go do 5 dni, jeśli ci się spodoba. I pełny zwrot pieniędzy. Do 5, czyli tak, tankujesz... Dyskoteka, tankujesz dyskoteka, potem cię już nie stać na nic, bo 500-ka połyka trochę, ale mówisz ty, Emon Dune, ja ci zwrócę to auto, bo ono mi się nie podoba, bo łyka 17 na mieście na wolnych obrotach. Ale czekaj, bez żadnych podatków jeszcze, no wspaniale, jeżeli pojazd nie jest zgodny opisem, również firma transportowa go i szmali, wszystko oddają. Powinni jeszcze pisać, napisywać, że dodatkowo dodają 1000 euro za fatygę, jeśli się auto nie spodoba. 5 dni kontroli. Tak, po tych 5 dniach oczywiście będziesz mógł sobie tam testować, czy 5 dni. Okej, cena jest w porządku, ale powiem ci, jak będziemy działać, mówi nasz kupujący. W rurę już nie dmuchany, bo wie, o co chodzi, ale chce się z leszczem pobawić.
Nie zapłaci, mówi, dopiero jak bryka będzie na podjeździe już po wspominanej polerce, to wtedy szmalec przeleci. Jeśli masz jedną propozycję, nie zgadzam się na nią, mówi. Wtedy kładł Dune tam w Ameryce, czyli w Belfaście, mówi, kurwa, rozszyfrowali mnie chyba, ja pier papier. I tak dalej. No przykro mu, że tak miał nacięcie, mówi Belfastczyk, czyli Niemiec, który ma auto 500 CL w garażu od pierwszego właściciela, że miał problem z oszustami, ale on nie jest taki. A ten mu nasz pisze, ty jesteś kurwa złodziejem online zwykłym i znajdę cię chamie po adresie w tym twoim Belfaście i komputerowa policja po IP jak do ciebie dotrze, to ci normalnie z wora popłynie. Przepraszam. I się skończy twoje oszukiwanie chamie ludzi. Ten się mu tutaj tłumaczy, że coś tam było niemożliwe, wysłanie maila i podanie numeru telefonu, bo tam wiadomości tekstowe, coś tam się dzieje z telefonem, że nie bardzo, on teraz don't coming, nie kuma kompletnie. Został nagle wezwany do pracy, ale nie mógł sfinalizować sprzedaż i nie chce wystawić na drogę i zapłacić za bilet, za pociąg, za tablicę, nic. Ale jednak bezpośrednio nadal chce dostarczyć do wskazanego adresu. A nasz pisze cwaniak, a ja jestem teraz w stanie przyjechać do Belfastu po ten pojazd, daj mi wcześniej call numer telefonu, a jeszcze mam frienda w Belfaście, który przyjdzie z grupą młodych Polaków, prawdopodobnie kibice któregoś z zacnych klubów naszych i obejrzą sobie tego Mercedesa. Jak będzie gitara, to chłopaki zapłacą i będzie miał auto nasz kupujący pewne. Jest adres. Teraz chwileczkę. Jest kombinacja, gdzie jest adres. Czy Mercedes stoi w Belfaście? Ma samochód w Belfaście w Irlandii, się okazuje. Czy chcesz przyjechać? Of course. A jaki jest podać problem adresu w Niemczech, gdzie auto stało jeszcze kilka dni temu? Co na to, demon? Chwileczkę. Czyli jednak rachunek powierniczy w tej firmie i szmal nadal potrzebuje. Wciąż krążę koło tej zaliczki. Panowie, dajcie się dymać. Tutaj kolega już jest sprytny, bo wie o co chodzi. Ale wielu z was będzie miało aż uszy czerwone, jak zobaczy ogłoszenie, że Passat jest za 1800 euro. Kurwa, w szóstym roku. Nie ma Passata. Nie ma. A goście może podpisywać nazwiskiem nawet Jan Kowalski. I dzień dobry. I tutaj nasz swoje nadal mówi, że 7500 euro da w domu firmie przewozowej plus 500 euro tego, co ten tam załatwił za transport. Samochód jednak odpisuje magister teraz, że dobra. Samochód ma rejestrację w Niemczech, lokalizacja jest Westfalen, Irlandii Północnej i firma i tak dalej, czyli to może jakieś tutaj ściemy, że fakturę jeszcze dostanie. Numer śledzenia przesyłki już był, podtrzymanie faktury, płatności, przelewiem i tak dalej. Nie dla mnie ta faktura i przelew, to jest dla firmy transportowej, która później mu wypłaci. Ale oczywiście masz jeszcze 5 dni na sprawdzenie, wciąż to samo pisze. Czyli wiecie, o co chodzi. Cena jest w porządku i tak dalej. Nie zgadzam się. Panowie, w tym deseniu zawsze idą informacje od złodziei. Mail może być jakikolwiek, wiecie, o co chodzi. Każdy może maila sobie założyć, jakiego sobie chce. Nawet łysapała.com.pl czy mały członek www.hwdp.com.pl/małpa. Nie dajcie się zwariować, nie dajcie się oszukiwać, nie szukajcie okazji. Takiej okazji zwyczajnie nie ma. Mówię wam to ja Rząbek. Wczoraj nic nie mówiłem, bo byłem chory. Kiedy się tu przekręca? Tutaj się przekręca. I takie tu mam tłumaczonka. Nie pokażę wam innych sytuacji, jakie się zdarzają w moim życiu, bo musiałbym skrzynkę mailową włączyć. I co? To jest tyle o oszuście. Wszyscy oni piszą bardzo podobnie. Ja już byłem na poczcie, to było z 15 lat temu, o czym mówiłem. W banku byłem, to byłby bank BPH. Stałem z druczkiem wypisanym na Western Union, żeby przelać 500 euro. Sytuacja identyczna, bliźniacza. I kasjerka reflektowała się, że jestem kolejnym idiotą, który przyszedł w tym miesiącu i pyta, przy pana, czy pan kupuje auto w internecie po okazyjnej cenie. Chciałem pani kasjerce podziękować, bo to był przelicznik wtedy. Jakieś to były 500 euro, czy nawet 1000 może. Jakieś tysiaki to były już. I chciałem pani podziękować. Było to dawno, Zaremczyk się nazywam. Wiadomo, w Czechowicach, Dziedzicach to było. Że pani mnie wtedy ustrzegła, chociaż pchałem ten kwit, żeby pani mi go przelała, bo pani odpychała, a ja go pchałem dalej, ja go pchałem i pani mi odpychała. Początki takie. Wszyscy się cieszą. I słuchajcie, no nie ma bata. Trzeba do Berlina,
Zapisujemy się na wyjazdy, niebawem wyjazd po tanie auta. Oszuście na razie tyle. Niebawem zrobię numer specjalne wydanie o oszustach z OLX-a. Tam też są skurwysynki niezłe. A najbardziej wiecie, kto się daje dymać w rurę? Najbiedniejsi. I to jest smutne. Najbiedniejsi teraz przed świętami też pewno się wielu natnie, wpłaci jakiś szmal, bo będzie miało, chciało mieć okazję jeździć tanim autem zajebiście w kupionym, niskiej cenie. Słuchajcie, pozdrawiam was wszystkich. Idę montować coś, bo w ogóle ciemno, ciepło mi w stopy, zimno mi w stopy, przepraszam. Czapkę muszę iść szukać. Nie ma odzewów, cholera. Pozdro. Uwaga na oszustów, chamów i pederastów. Czołem.